Dziś przyjrzymy się jednej z najbardziej niedocenionych, a zarazem najbardziej intensywnych postaci z totalnej porażki. Mowa oczywiście o Ewie. Zastanowimy się, jak mogłaby sobie poradzić, gdyby miała szansę wrócić w sezonie trzecim. Zapraszam! Zapewne ktoś może nie pamiętać tej postaci, bo w przeciwieństwie do Duncana, Heather czy Gwen, ta postać nie odegrała jakiejś szczególnej roli w totalnej porażce. Ale też nie oznacza, że było jej jakoś szczególnie mało. A zatem, Ewa to uczestniczka pierwszego sezonu, którego wszyscy doskonale znamy nazwę, a mianowicie Wyspa Totalnej Porażki. Jej charakterystyczne cechy to ogromna siła fizyczna, wybuchowy temperament i determinacja. Często widzieliśmy ją z hantlami, co od razu mówiło nam, że mamy do czynienia z osobą, która stawia na kondycję fizyczną. Zasłynęła z bezkompromisowego podejścia i bardzo silnej osobowości. Cechy, które niekoniecznie pomagały jej w budowaniu sojuszy. Ewa pojawiła się w pierwszym sezonie i odpadła dość szybko, bo już w odcinku trzecim. Powodem jej eliminacji był wybuch gniewu po tym, jak zaginęła jej ulubiona MP3 i to Heather podstępem ją podwędziła. Podejrzewała wszystkich o kradzież, wobec czego wyżywała się na kolegach z drużyny. Powinniśmy o tym pamiętać, że w świecie totalnej porażki nie wystarczy siła fizyczna. Trzeba też umieć manipulować, tworzyć sojusze i kontrolować emocje. Niestety Ewa nie potrafiła tego zrobić, przez co jej drużyna uznała ją za zagrożenie. W sumie to najbardziej ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz. A mianowicie, gdyby nie wybuch agresji Ewy oraz oskarżanie o kradzież MP3 wszystkich, to kto zamiast jej by odpadł? Jeśli ktoś z was ma jakiś pomysł, śmiało piszcie na dole. Ewa powróciła później na wyspę w odcinku 14, jako jeden z przegranych, którzy dostali drugą szansę. Jednak jej drugi pobyt również nie trwał długo, ponieważ po raz kolejny dała się ponieść emocjom i nie była w stanie nawiązać żadnych trwałych sojuszy. To pokazuje, że jej siła fizyczna może i była imponująca, ale w kontekście gry była to jej pięta achillesowa. Warto też wspomnieć, że tak jak większość przegranych w odcinku z Playa de los Przegranos, Ewa również wyraziła swoją niechęć w stosunku do Heather. Heather może mnie cmoknąć. To przez nią trafiłam do tej złotej klatki. Jest fałszywą, podstępną wiedźmą i z przyjemnością zobaczy jej przegraną. O, powiedz, co naprawdę czujesz? Powiedziałam. Teraz przejdziemy do całkowicie hipotetycznego scenariuszu. Pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie gdybanie i nie bierzcie tego, co tutaj zostanie powiedziane, jako w 100% pewnik. A zatem, wyobraźmy sobie, że Ewa dostaje szansę do dostania się do trzeciego sezonu. Jeśli Ewa nauczyłaby się kontrolować swoje emocje i nieco złagodzić swoje podejście, mogłaby stać się prawdziwą liderką drużyny, zwłaszcza w zadaniach wymagających siły i determinacji. Ewa mogłaby również stworzyć sojusz z innymi silnymi graczami, takimi jak Heather czy Alejandro, którzy wiedzą, jak manipulować sytuacją na swoją korzyść. To mogłoby jej pomóc zejść dalej, o ile nie doszłoby do tego, że sam Al wykorzystywałby słabość Ewy, która na bank, tak jak w przypadku Justina, się w nim zaczęłaby podkochiwać i nie zapewniłby jej powrotu do domu. Przedstawię teraz argumenty za, jak i przeciw. Argumenty za. Jeśli nauczyłaby się kontrolować gniew i budować relacje, mogłaby być nieocenioną wartością w zadaniach fizycznych, co sprawiłoby, że jej drużyna, a zakładam, że trafiłaby do drużyny zwycięzców, bo najbliżej mi tego scenariuszu, mogłaby gdzieniegdzie zyskać nietykalność. Argumenty przeciw. Jednak jej brak umiejętności społecznych i skłonność do wybuchu emocji mogłyby ponownie doprowadzić do jej przedwczesnej eliminacji. W sezonie pełnym manipulacji i sojuszy takim jak sezon trzeci, Ewa mogłaby szybko stać się celem.
Ewa to przykład postaci, która miała ogromny potencjał, ale brak umiejętności społecznych skutecznie zablokował jej drogę do zwycięstwa. A jak myślicie wy? Czy gdyby Ewa trafiła do trzeciego sezonu, zaszłaby dalej? Dajcie koniecznie znać w sekcji komentarzy.